Dzień dobry, cześć. Kochani, pierwsze mroźne noce, znaczy mroźne, w ogóle, że jest jakiś mrozik, tak? Przyszły do nas, do Szumilasu. Powoli jesień się kończy. Nie wiem, jak ten film się pojawia, być może w jakiejś innej kolejności niż nagrywam różne dla was filmiki, ale jeszcze chciałem was zachęcić do jakiejś aktywności w ogrodzie, bo już ja wiem, że możecie być zmęczeni sezonem, znużeni, ale za chwilę właściwie skończą się wszystkie możliwe prace do robienia w ogrodzie, czy to dla przyjemności, czy z konieczności. O, widzę zamarznięte nawet na dachu szyba. Fajne, tak. No fajne, znaczy fajne wzorki. Pierwsze przymrozki przychodzą. Dobrze, że już zebrałem pomidory. Nie wiem, czy już ten odcinek widzieliście, czy nie. Ale dobrze zrobiłem, nawet zielone zbierając. W każdym razie, za chwilę zima. Za chwilę się wszyscy rozleniwią. W ogrodzie nie będzie nic robione. Te rzeczy, które jeszcze teraz macie w planach, zachęcam, żebyście wybrali się do ogrodu, żebyście jeszcze zrobili. Jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia możliwych z ziemią, żeby się jeszcze z ziemią pobawić, dopóki nie zmarzła. A nawet jak pierwsze przymrozki łapią w nocy, to jeszcze w dzień można też z nią spokojnie jeszcze pracować. No i później zimą, no to co nam zostaje? Tylko właściwie można zebrać jakiś obornik, można pobudować jakieś grządki, można inne rzeczy porobić. No ale już trochę mniej jakby jest, tak? Więc pewnie zimą będzie więcej trochę filmów, może o budowie domu. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie zobaczcie, co jeszcze ja będę sobie robił. Może ktoś się zachęci, może ktoś, nie wiem, zapomniał o czymś. To już mówię, poczekajcie, bo jakiegoś pypcia mam na ekranie. Zobaczcie, tu mamy poletko po ziemniakach, ono jeszcze nie ma przygotowanej ziemi, co widać po tym, że jeszcze tu są chwasty, więc to muszę jeszcze zrobić. O, muszę zakasłać, sorry. Coś mnie przytkało. Muszę jeszcze przygotować tutaj ziemię, więc pewnie będę jeszcze czymś nawoził i może ściółkował, nie wiem. Grządki widzicie już zrobione. Mam nadzieję, że ten film już poszedł, żeby nie było, że coś tam wcześniej zdradzam, no ale trudno. Tutaj można przy ziołach coś porobić. O, widzicie, jeszcze rosną nam grzybolce. Kolejne. Bardzo fajnie, tylko strasznie długo rosną, bo są przemarznięte. Niedawno te czubajki jadłem, to w przeciągu 3 dni rosły takie duże z rozwiniętymi kapeluszami, a teraz już z tydzień tutaj są przynajmniej. Widać, że te temperatury im nie pomagają we wzroście. Mógłbym tutaj jeszcze coś zrobić, może jeszcze, ale to może zimą już zrobię. Kolejną grządkę na te zioła. Zobaczymy, to nie jest takie istotne. Kochani, jak ktoś coś jeszcze chce robić przy drzewkach, może wyściółkować. Ja ściółkowałem dosyć intensywnie chyba w zeszłym roku, czy może w tym też, już nie pamiętam. Więc mam tylko troszkę chwastów. Myślę, że przy drzewkach to w tej chwili nie będę miał czasu, żeby coś robić. Może jeszcze ktoś ma orzechy do zebrania, zapomniał. Ja tu mam, czy nie mam, czy już mi wszystkie pokradły wiewióry albo pospadały. Ej, prędzej pospadały, o widzicie, orzeszki. Tu wiewióry. A przy okazji sobie zbiorę. Mało tych orzeszków oczywiście, małe drzewko jeszcze jest. No ale może ktoś akurat też zapomniał i już można zebrać z ziemi. Trochę tam wiewióry pewno podjadły, bo ostatnio u nas części do nas przychodzą. Myślałem, że wam je trochę ponagrywam, ale gdzieś dziadygi mi uciekają. Boją się i nic ciekawego nie mogę nagrać. A tam z daleka jak mignie tylko ruda kita, to nic ciekawego. Dobra, ja sobie jeszcze tu przejdę później tak dokładniej. Zobaczę, czy jeszcze jakieś są orzechy. Widzicie, my żeśmy sadzili tego orzecha i tego, czy jeszcze inne. Te laskowe no ładnie rosną, włoskie nie chcą rosnąć. Sadziliśmy i nam odradzano, mówią, że zaraz nam wszystko wiewiórki zjedzą i w ogóle. Ja sobie tak myślę, no i co z tego, że zjedzą? No to zjedzą. Orzech jest fajne drzewo, zobaczcie, jak fajnie, ładnie wygląda. A się okazuje, że jakoś jednak nie jedzą, także przy drzewkach można ściółkowania,
Za jakiś czas nawet będzie można robić jakieś cięcia, jeśli ktoś drzewka przycina. Słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje z łąkami kwietnymi u nas. Ta to jest porażka od samego początku. Ta zgłupiała, teraz zaczęła kwitnąć. Ale widzę, że noc ją załatwiła. Kwiaty poprzemarzały. No, ta noc ją zniszczyła, tę łąkę. No nic, tak się obudziła dopiero teraz. Kolejne tutaj mamy łączki, które już też poprzekwitały, jakoś zachwaszczone. Trzeba się tym trochę zająć. Słuchajcie, szklarnia. Uprzedzam jeszcze, robiłem o tym filmik, ale też drugi raz mówię, żeby przewietrzać pomimo złej pogody, bo mogą być pleśnie się wytwarzać. Jeszcze cały czas mamy fasolkę, sałatę, ogórki, cukinie, więc tutaj jeszcze możemy jakiś czas sobie z tym pofolgować. Tam jest ciepło, nic się złego nie dzieje. Tunel za chwilę muszę zlikwidować, bo już nie jest potrzebny tutaj właściwie. To, co tutaj jest, to pozarastane wszystko hasiokami, bo też już później nie było, nie mieliśmy czasu się tutaj tym zająć. Zaraz będę sadził poziomki. Te dekoracyjne krzewy też, te kwiaty tutaj, nie wiem, czy przetrwają po tym przymrozku dzisiejszym. Muszę gdzieś poprzenosić. Kurde, nie mamy na wszystko czasu ani miejsca. To jeszcze nawet arbuzy nam zaczęły rosnąć. Ale tam bobu, może nasiona jeszcze da się zebrać. Czy znowu fasolkę. Generalnie tunel do likwidacji. Tak, większość ludzi to zdejmuje tylko folię i zanosi do gdzieś tam do garażu czy coś, a stelaż zostaje. Ja zobaczę jeszcze, jak zrobię w tym roku. Wiecie, jakieś beczki jeszcze cały czas stoi, bo jeszcze cały czas w dzień woda się tu podgrzewa i to, co jeszcze gdzieś tam rośnie tam w tym, w tej szklarni, to jeszcze podlewam. Jeszcze sezon się dla tych roślin nie skończył, ale tu zaraz będę jakieś porządki robił, że to wszystko trzeba pościągać, te węże, żeby woda nie zamarzła gdzieś w wężach, bo to później tylko problem z tym. Tutaj już nie wiem, czy widzieliście, czy nie, zlikwidowałem już pomidory, także tunel mam pusty. Trzymam go tylko z tego względu jeszcze tutaj, bo muszę nagrać filmik i porobić zdjęcia do reklamacji tego tunelu, bo to jest po prostu tragedia. Pourywały się te, to jest akurat w całości, ale tam jak zapinałem, pourywały się, porobiły się gdzieś tam dziury, porozciągało się, nie chce się to pozapinać. No w ogóle zresztą widać, jak wygląda ten tunel w miarę przyzwoicie, prawda? Już jest drugi rok u nas i nie mogę narzekać, bo jedyną jego wadą jest to, że mi się tu nie zapina, ale może jakbym się bardzo, bardzo postarał, to bym go zapiął, natomiast nie robię tego, bo widzę, że się dzieją takie rzeczy, po prostu pęka. Dlatego no, drugi sezon jest, jakoś sobie radzi i nie mogę na niego narzekać za te pieniądze, natomiast no, to jest po prostu szajs totalny. Także to jest też czas na reklamację, taka jesień. No, tu jakieś dziury się porobiły, masakra, to jest coś strasznego. Przy krzewach staram się dosadzać nowe, tutaj widzicie malinki posadziłem, przygotować jak tylko mam oczywiście czas, bo widzicie, że 1, 2, 3 miałem takie rowy pokopane, a tylko jeden zrobiłem. Tu muszę porobić podpory, zobaczcie, jeżyno, malina, nie, przepraszam, co ja gadam za głupoty, malino, jeżyna, bo to się tak nazywa, stamtąd zobaczcie, jaki długi pęd nam puściła. A wszystko się będzie ukorzeniać niepotrzebnie. To jest kolczaste, więc dlatego tu nie chcę mieć. Muszę porobić jakieś podpory. No nie mam cholera czasu ani pomysłu na takie fajne podpory, które by trochę dłużej przetrwały niż jeden sezon. No ale coś muszę pomyśleć, bo też muszę skosić działkę przed zimą, prawda? No więc tutaj coś niecoś jeszcze trzeba by było zrobić, żeby to było dobrze wszystko. Tak samo jeżyny bezkolcowe już dawno powinny mieć tutaj rusztowania jakieś, żeby można było je zaplatać, żeby to nie leżało na ziemi, bo zacznie nam się tylko ukorzeniać, a niepotrzebnie albo chodzimy po tym, albo skoszę to, jak będę szedł z kosiarką. To są jeszcze takie prace, które można zrobić. Cały czas mamy malinki, chociaż nie wiem, czy po dzisiejszej nocy jeszcze cokolwiek tu przetrwa, bo widzę, że mróz na nie też zadziałał, może troszkę mniej, bo są wyściółkowane, więc tam jest trochę cieplej, na górze jest ich trochę więcej, więc no może jakoś w tym gąszczu troszkę mniej przemarzło, bo było tylko chyba 0 stopni albo minus 1,
O, jak tak sobie chodzimy, zobaczcie, słońce weszło na okno i już odmarzło momentalnie. Także tutaj krzewy jeszcze można podoglądać. Nie za jakiś czas, kto tam chce, to docina. Ja na przykład borówek też nie tnę teraz, nie ma to sensu. One mają dopiero 4, 3 czy 4 rok będą teraz, także spokojnie, jeszcze chwila jest, nie wszystko trzeba robić. Może ktoś ma możliwość sprowadzenia sobie do ogrodu jakichś materiałów na przyszły rok. Teraz się różne pojawiają liście, wycinki różnych drzew, zaczynają się przecinki i tak dalej. To można sobie sprowadzić. Ja tutaj takie dołowanie, takie ściółkowanie właściwie sadzonek bukszpanu zrobiłem. Też chyba pokazywałem ten stary taki kompostownik. Chciałbym też wreszcie zlikwidować, tylko naprawdę nie mam kiedy to wszystko ogarnąć. Kompost wykorzystuję już w tym roku, miałem zostawić na przyszły rok, ale stwierdziłem, że wydobywam i używam, dlatego że uzupełnię sobie nowy i na przyszły rok będę miał. Za te pół roku, jak będzie potrzebny, to już powinien być w miarę przyzwoity, najwyżej do przesiania, do warzyw, a do krzewów, czy drzewek, czy gdzie tam indziej, to nie przeszkadza nawet taki, który nie jest tak do końca przerobiony. Tu kompost kwaśny. Też pytaliście, do czego kompost kwaśny można wykorzystać. No pod borówki, pod żurawinę można trochę dosypać, do poziomek, do malin, bo to nie będzie taki kwaśny, że tam będzie miał, nie wiem, pH 3 albo 4, tylko podejrzewam, że tam koło 5 będzie miał maksymalnie w dół idąc, także to też nie jest takie znowu strasznie kwaśne. Zaniedbane truskawki, może trzeba się nimi zająć, chociaż na razie nie mam na nie pomysłu, musimy je przenieść w inne miejsce, to dużo roboty. Tu właśnie zrobiłem grządkę w takim stylu dziurki od klucza, tylko bardzo topornej. Muszę ją teraz wypełnić i posadzić poziomki, te które mamy właśnie w tunelu, plus jeszcze inne tutaj przywieźć, posadzić, bo te które my tu mamy, to już trochę są stare i źle owocują, a poza tym no wolę tu mieć bez chwastów, muszę tak zrobić, żeby było bez chwastów, także tutaj będę jeszcze takie rzeczy właśnie robił, jak wam pokazuję. Może akurat komuś to przyniesie jakiś pomysł. Taki sobie spacerek zrobiłem, wiecie, jeszcze pewno tu jest sporo rzeczy, które można by było przed zimą się zmobilizować i zrobić, żeby na wiosnę już mieć trochę mniej. Ja teraz poświęcam te 2 czy 3 dni właśnie, kiedy zrobiło się zimno, to nie buduję domu, bo tam mam taką statyczną pracę, tylko zasuwam tutaj w ogrodzie, gdzie muszę się poruszać, muszę się trochę rozgrzać i zwyczajnie, no, o, ściółka, wysypywanie ściółki, jeśli macie przed zimą, to jest bardzo dobra rzecz dla wszystkich roślin, czy na grządki, do warzyw nawet, później można ją odsłonić, tam słomę, czy zrębkę i posiać nawet, a pod krzewy to nic się nie robi, tak, tylko się wyrzuca trochę, żeby tam przy krzewie nie było tak dużo tej ściółki. I tyle, może jakieś takie dodatkowe właśnie rusztowanka. Był mróz, no, ścięło tu. Jak zwykle, jak jest prognoza, że będzie 0 stopni albo 1, to u nas jest minus 4 na przykład. Także takie rzeczy. Staram się wykorzystywać ziemię i powoli te górki rozsypywać gdzieś, chociaż to jest naprawdę ciężkie zadanie. Trochę daliśmy ciało, bo trzeba było zapłacić jeszcze koparkowemu, jak tu była budowa, żeby porozsypywał tę ziemię po ogrodzie, ale człowiek tak i z oszczędności, i z tego, że nie wiedział, co z tym dokładnie zrobić, to mówię, sam porozsypuję. No, a to jest olbrzymia góra jednak, żeby samemu porozsypywać, także to będzie trwało i trwało, a teraz jest taki problem, że już w tym ogrodzie jest tak gęsto, a to tu studnia, a to coś, że problem, aby jak to się mówi, panie, problem, żeby koparka w ogóle wjechała. No nic, taki odcineczek robię, żeby jeszcze zachęcić. Może ja sam nie mam takiej energii w głosie, bo zimno jest, chodzę 3 stopnie tylko rano teraz w cieniu, a mamy w cieniu dużo, bo drzewa u sąsiada nam zasłaniają już w tej chwili mocno tutaj
ptasek. Zasłaniają nam już tutaj mocno naszą działkę. Jak jest zima, to mamy w cieniu praktycznie całą zimę tę działkę, więc naprawdę bywa zimno. Może macie coś ze studnią do zrobienia. Widzicie, to ja muszę na przykład... Teraz będą cieplejsze ponoć dni chwilowe, ale muszę też pamiętać, żeby wodę spuścić z tej rury i ten nie narażać na to, że zamarznie i coś wywali. No jest trochę jeszcze roboty takiej, chociaż mówię, zaczyna się już człowiek lenić, bo już mu się nie chce, bo już nie ma tego zielonego, bo już warzywa się kończą, owoce się kończą i tak, a człowiek zapomina, a potem na wiosnę jest wkurzenie, że ach, trzeba było zrobić, ach, tego. Niby jest werwa i energia na wiosnę, a potem ból kręgosłupa, bo ze wszystkim się nie wyrabia. Dlatego teraz, jak ktoś sobie już tak ponegusił tam z tydzień, powiedzmy, to jeszcze zachęcam, wyjdźcie, zróbcie coś jeszcze w ogrodzie. W przyszłym roku będzie po prostu łatwiej albo będzie lepiej, no bo zaszkodzić to raczej ciężko. I tyle. Ja się zabieram do roboty, bo zimno, muszę kurde się trochę rozgrzać, także biorę się za jakieś rzeczy, z których może jeszcze będą filmiki. Życzę sukcesów w tej motywacji do pracy. Pa, pa.